Witam Was bardzo serdecznie z wietrznego, choć bardzo słonecznego dziś Berlina. Jest niedziela i tak przechodząc zatrzymałam się specjalnie dla Was przy East Side Gallery, czyli takim najdłuższym, największym fragmencie muru berlińskiego. East Side znaczy, że jest po stronie wschodniej. Jak to Wam pokazać? Za mną fragment muru, a galeria, czyli to graffiti słynne. Ja myślę, że tutaj nie mam co dużo Wam opowiadać, całej też historii. Wielu artystów zachowało tutaj swoje graffiti, utworzyło swoje graffiti i dzięki temu ten fragment muru zachował się i dzisiaj właściwie jest galerią i to jedną z najsłynniejszych, bo najdłuższych takich promenad galerią na zewnątrz i jest ponad 100 obrazów, o ile się nie mylę, to 105. Nie wszystkie mi się podobają i jakoś nie czuję tak osobiście całej tej galerii, chociaż jest bardzo popularna i właściwie każdy, kto przyjeżdża do Berlina, to stara się zwiedzić East Side Gallery i jest tutaj ponad 3 miliony turystów w ciągu roku. Po zachodniej stronie muru są jakieś takie graffiti, które tutaj sobie ludzie sami malują. Żeby namalować coś, to trzeba najpierw zamalować mur na biało, potem coś stworzyć. Natomiast ta galeria właściwa, historyczna jest po stronie wschodniej i za chwilę Wam pokażę, ale jeszcze podejdę nad rzekę, żebyście zobaczyli. Czyli tutaj jest ten mur po zachodniej stronie, który właściwie nie powinien być pomalowany. No i rzeka, za chwilę podejdę na. Tutaj trochę lepiej to wygląda. Latem naprawdę tu jest bardzo dużo ludzi i fajnie się tutaj siedzi. Można nawet sobie książkę poczytać i jest świetny klimat. Natomiast dzisiaj niewątpliwie jest bardzo zimno, pomimo słonecznej pogody. W związku z moim dzisiejszym oporem pokażę Wam trabanta przebijającego mur. I jest to jedno ze słynniejszych tutaj dzieł graffiti. No dlatego, że w ogóle sama galeria powstała między innymi z powodu tej radości, że mur został zburzony. To graffiti ma upamiętnić ofiary, które zginęły próbując przedostać się przez mur berliński. Ten fragment nawet fajny. To na pewno lubicie. Właściwie to chyba ja też. Najsłynniejsze graffiti. Tytuł jest pod spodem napisany. Boże, pozwól mi przetrwać tę śmiertelną miłość. Więc tytuł też fajny. Postanowiłam się za bardzo nie przejmować i jednak wbić tutaj się specjalnie dla Was, pomimo że jest duża kolejka, żeby się schwycić przy tym pocałunek Breżniewa z przywódcą NRD z 79 roku, Richem Honeckerem. No i on ten pocałunek mówi tak przenośni ponoć, to jest wzięte z takiej kultury wschodniej, że ponoć tak się sprawdzało swojego wasala,
także całowało się go jak najbardziej namiętnie, autentycznie, i wtedy można było wyczuć, czy ten wasal rzeczywiście odwzajemny ten pocałunek, czy może czuje jakąś niechęć, czy może nawet obrzydzenie. No i dzięki temu można było ocenić tą autentyczne oddanie. Czy przyszłam na drugą stronę ulicy, żeby pokazać wam, jak to wygląda z jakiegoś dystansu, z odległości. Właśnie przy namiętnym pocałunku jest najwięcej ludzi, a tam już jest też stacja metra Warszawa Strasse. No i tyle. Pozdrawiam was serdecznie z Berlina. Do zobaczenia, do jutra.